zostały skończone. Nie został czytelnie napisany, to pani profesor. Nie przychodzi co dużego. Ja chciałam zapytać panu Łesiuk, czy pani złożyła podpisy tego pisma lub jeszcze tylko w jednym egzemplarzu? Mam odpisy. Nie, czy złożyła pani do sądu odpisy pisma dla prokuratora, dla drugiej oskarżycielki posiłkowej, dla obrońców i dla oskarżonego? Nie złożyła pani. Sąd sporządził takie odpisy i w tej chwili sąd doręczy obecnym stronom te wnioski, żeby się mogły zapoznać z treścią tego pani wniosku i ustosunkować się, a następnie sąd ten wniosek rozpozna. Proszę bardzo. Proszę. Zarządzam przerwę, żeby strony mogły zapoznać się z treścią tego wniosku i ustosunkować się do niego, także proszę. No chyba wiecie, że nie wiem. No mam na konkretnie. Znowu też? No i ona ma... Pani prokurator, jakie jest stanowisko oskarżenia publicznego w przyjęciu tego wniosku? Ja wnoszę o nieuwzględnienie. Przepraszam, o nieuwzględnienie? Tak, o nieuwzględnienie. Tak, o nieuwzględnienie wniosku, bo w oskarżeniu publicznego sprawa już jest wyjaśniona, wina i strach o oskarżonego nie było możliwości w zakresie przyjęcia prezentacji prawnej. Pani Małgorzata Wojsik, jakie jest pani stanowisko w przedmiocie tego wniosku? O uwzględnienie. O uwzględnienie, tak? Czy coś jeszcze pani chce powiedzieć? Nie, nie. Panie mecenasie? Sąd wyjaśnił o nieuwzględnienie wniosku, a to z przyczyn proceduralnych. Sąd na ostatniej rozprawie, wbrew tym wywodom zawartym we wniosku, zapytał, czy strony mają jeszcze wnioski dowodowe. Strony, wszystkie strony oświadczyły, że żadnych wniosków dowodowych nie składają. W tej sytuacji nie ma podstaw do wznowienia przewodu sądowego. Dziękuję bardzo. Pan zwrócił się następnie do pani oskarżycieli posiłkowych. Zadając pani Małgorzacy Łesiuk, jak pyta pani Łesiuk. Panie obie, jako pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym, zostaliście poproszone o możliwości złożenia wniosku o przydzielenie do pełnomocnika z urzędu, jeżeli byłybyście w stanie wykazać, iż jest to konieczne do dochodzenia waszych praw, a ustanowienie takiego pełnomocnika z wyboru byłoby dla was zbyt dużym obciążeniem finansowym. Panie, w trakcie całego postępowania przygotowawczego, ani w trakcie postępowania przed sądem, nie złożyłyście takiego wniosku o udzielenie pełnomocnika, o przydzielenie pełnomocnika z urzędu. Biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną przede wszystkim pani Małgorzaty Łesiuk i po prostu to, że pani ma trudności z wyrażeniem, werbalizacją swoich myśli, w komunikowaniu się, opinii sądu, taki pełnomocnik byłby dla pani wręcz wskazany. Dlatego zapytuję, bo sąd z urzędu nie może pan nią takiego pełnomocnika udzielić, przydzielić, jeżeli pani takiego wniosku nie złożycie. Pani nie chcecie takiego pełnomocnika z urzędu, to jest osoba, która jest adwokatem i ona wtedy reprezentuje postępowanie. W tej chwili nie. Już w tej chwili nie, tak? Pani też ja nie muszę uczciwo z sądu. Chodzi mi, zapytuję o to w związku z treścią tego wniosku, ponieważ no, wynika z tego właśnie, że panie nie jesteście zorientowane w przepisach prawnych, absolutnie nie musicie być zorientowane w przepisach prawnych, prawda? Dlatego też mówię o tym, że mam z urzędu. Dlatego, że kiedy sąd poucza możliwości zmiany kwalifikacji, a robi to na końcu, bo to wynika wprost z przepisów procedury prawnej, to wtedy tylko i wyłącznie oskarżony może złożyć wniosek o doliczenie rozprawy celem przygotowania się do obrony. Ale panie, nawet mimo tego, że tylko oskarżony mu takie prawo przyjmie, nie składałyście takiego wniosku, nie chciałyście się wypowiadać co do zmiany kwalifikacji, ani składać nowych wniosków dowodowych. Teraz przed samą publikacją, już po samym zamknięciu przeglądu sądowego, wpływa takie pismo, w którym pani składa wnioski dowodowe, mówi pani o tym, że teraz chce pani się ustosunkować do możliwości zmiany kwalifikacji czynu. Teraz ja pytam i pani nadal nie chcecie tego pełnomocnika z urzędu, tak? Za którego koszty ponosiłby skarb państwa? Nie. Dobrze. Więc tak, jeżeli chodzi o wniosek, uzasadnienie jest obszerne, w sensie się z nim zapoznałem, więc ja poprzestanę na petitum. Na mocy artykułu 409 Kodeksu Postępowania Karnego, w związku z artykułem 399 Kodeksu Postępowania Karnego wnoszę o postępowanie zamkniętego z dnia 31 maja 2011 roku przewodu sądowego, gdyż sprawa jest niedokładnie wyjaśniona, a dopiero wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności umożliwi prawidłową kwalifikację prawną czynu i prawidłowym rokowaniu. Ponadto sąd nie rozstrzygnął ostatecznie zgodnie z procedurą artykułu 368 Kodeksu Postępowania Karnego, w związku z artykułem 170 Kodeksu Postępowania Karnego wszystkich wniosków dowodowych złożonych przez oskarżycieli posiłkowych, jak i wniosków sprostowania protokołu z rozprawy głównej z dnia 25 października 2010 roku.
Tutaj w zasadzie pani Pogras na początku mówi właśnie o tym, że nie miałyście panie możliwości ustosunkowania się do tego, że sąd zmienił kwalifikację prawną czynu. Miałyście panie taką możliwość, ponieważ sąd pytał, czy są jeszcze... podstawę prawną, racji, bo pani sędzia nie każe że żyje. Prosiłbym o podstawę, prosiłbym o podstawę prawną, z jakiego powodu, prosiłbym o podstawę prawną, że ja mam opuścić salę. Ale chciałbym podstawę prawną, niech pani sędzia mi powie, na jakiej podstawie ja widzę. Bo... Proszę podstawę prawną, żeby pani sędzia mi podała, z jakiego powodu ja mam opuścić salę. Podstawę prawną, nic więcej. Ja opuszczę, tylko proszę podstawę, artykuł. Proszę, to nie jest podstawa prawna, pani sędzia. Artykuł, paragraf, z jakiego powodu ja mam opuścić salę? Prosiłbym o podstawę. To proszę mnie ukarać, ale proszę mi dać podstawę prawną jeszcze raz. Już wyjdę, już tylko podstawę prawną. Mogę zostać? Mam napisać pismo do prezesa sądu, że pani narusza prawo? Proszę bardzo. Już proszę bardzo. I na podstawie artykułu 409 Kodeksu postępowania karnego wznowi przewód sądowy z dwóch względów. Po to, żeby dopuścić do przesłuchania tego biegłego i go przesłuchać na te okoliczności, których pani się wymaga, albo nadto, żeby udzielić paniom dodatkowego głosu po tym, jak ta zmiana kwalifikacji prawnej została przez sąd ogłoszona stroną. Jeżeli chodzi o drugi punkt tego pisma, czyli o te wnioski, o których pani mówiła, to dowód z akty, sygnatura akt 6K892 na 09 Semerynów po Kowinie, to są akta dotyczące uprzedniej karności pana skazanego. Został dopuszczony jako dowód na rozprawie w dniu 29 lipca 2011 roku. Jeżeli chodzi o pismo Starostwa Powiatowego, to ono jest kompletne i udziela informacji na temat tego, kiedy oskarżony otrzymał uprawnienia do kierowania pojazdem i kiedy zostało wydane prawo jazdy. Natomiast wniosek o sprostowanie protokołu może być rozpoznany aż do zakończenia przedmiotowej sprawy i on będzie rozpoznany przez sąd do terminu następnej rozprawy. Na termin następnej rozprawy sąd wezwie biegłego i to będzie bardzo krótki termin. Od 26 czerwca do 8 lipca. Czy pani panuje uglo? Nie. Panie mecenasie? A dopiero w koniec sierpnia. Dobrze, czyli sąd wezwie wszystkie strony na rozprawę i ustali z biegiem, jakiego będzie się stawić. Dobrze? Dziękuję.